Nowy rok przed nami, więc pewnie każdy z nas w głowie ma postanowienia noworoczne. Ja za to mam receptę na to, żeby te postanowienia wasze się spełniły. Od kiedy pamiętam, tłumaczono mi, że to, co zostanie zapisane, zostanie również szybciej zapamiętane. Przecież nie bez przyczyny pisaliśmy maleńkim druczkiem na ścinkach karteczek, albo nauczyciele nie bez powodu czepiali się nas, że praca jest napisana metodą kopiuj-wklej. Przecież oni doskonale wiedzieli, że to, co zostanie zapisane długopisem na kartce, zostanie chociaż w małym kawalątku przez nas zapamiętane. Sekretem na zrealizowanie naszych postanowień jest oczywiście zapis ich. Moim zdaniem jest również też powieszenie jego w jakimś widocznym miejscu. W ten sposób, przechodząc cały czas obok niego, będziemy co jakiś czas sobie zerkać, przypominać sobie o tym i sukcesywnie je realizować. Jak taką listę stworzyć? Przede wszystkim musicie mieć swój unikalny i zaczarowany długopis, ołówek, cokolwiek. Wszystko, co nim napiszecie, się spełni. No i oczywiście kartka. Może być to zwykła kartka wyrwana z zeszytu, może być to również blok rysunkowy, cokolwiek chcecie. Następną sprawą jest spisanie wszystkich postanowień, jakie tylko przychodzą wam do głowy. Kiedy macie już taki ustalony zarys mniej więcej, ile macie tych postanowień i jakie są te postanowienia, fajnie by było, gdybyście je wszystkie sporządzili na kartce i od góry do dołu je uporządkowali. Od najważniejszych do najmniej ważnych. U mnie na pierwszym miejscu jest, aby się obudzić i pracować nad sobą, a na końcu jest, aby więcej zarabiać i sobie kupić w końcu normalną kamerę i robić filmy w dobrej jakości. Zobaczcie, ja na swojej kartce napisałam, właśnie zrobiłam sobie taką zwykłą kartkę, wyrwałam sobie z notesu i tutaj jest właśnie, są napisane moje postanowienia, plus są właśnie takie obrazki, takie ikonki. To jest mój taki pomocnik, dlatego że ja jestem wzrokowcem i jest mi łatwiej coś zapamiętać widząc to, więc ja sobie właśnie zrobiłam takie ikonki, gdy będę przechodzić obok lodówki, to będę właśnie widzieć takiego pieska, takiego dolara, bądź na przykład takie nutki, bo sobie napisałam na przykład, że chcę wrócić do gry na gitarze, więc będę sobie o tym codziennie przypominać i codziennie będę sobie przytąpać na gitarce. Także to są takie moje postanowienia na 2017 rok. No i voilà, lista gotowa. Teraz wystarczy tylko oprawić ją w ramkę lub właśnie powiesić na lodówce i sukcesywnie je realizować. Tak więc dziękuję, życzę wam szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, tego, żebyście swoje postanowienia wszystkie zrealizowali bez wyjątku i żebyście mocno wierzyli w wasz zaczarowany długopis lub ołówek. Tak więc pozdrawiam, kobieta niezależna. Przede wszystkim musicie mieć swój zaczarowany długopis, który... Czy on dadzą mi w końcu na ręce? Ojej, Martynia, poczekaj, bo nagrywam, ok? Zadzwonię do ciebie później. No pa. O Jezu, zaczepiam się tą głosem.